To jest mój kolega, Antoni Syrek-Dąbrowski. Miał być drugi kolega, reprezentanci Stand Up Polska. Drugi kolega, sami Państwo zobaczą. Jak zobaczycie go, to będziecie wiedzieli, dlaczego się spóźnił. Dzień dobry, pan. Dzień dobry, cześć. Czy czułbyś się bardziej komfortowo, gdyby was było dwóch? Szczerze nie, właśnie cieszę się, że go nie ma. Dobrze, to w takim razie trzymamy kciuki, żeby nie dotarł do końca rozmowy. Wasza trasa się rozpoczyna, kolejna. Tak, we wrześniu. Która 15. To już jest, Jezus Maria, z 8, 9, nie, bo 10. Ile lat działacie 9. W ogóle, Stand Up Polska? W przyszłym roku będzie 10 lat. Będziemy Jezus 10 lat stary stand-up pchać do przodu. To jest poważna sprawa. Wiesz co, wasza nazwa kojarzy mi się z wielkim upokorzeniem mojej skromnej osoby. To... Znaczy, miałeś i górki dał, wiesz, ja uważam, że też. Że... Mój drogi, uważam, że ta górka jeszcze w mojej psychice przynajmniej nie nastąpiła. Koledzy mnie zrostowali, mnie też u Kuby Wojewódzkiego. Do tej pory nie mogę się podnieść. Jest, nie, byłeś świetny, byłeś idealny. Czy świetny w znoszeniu upokorzeń. Dokładnie. Słuchaj... O trasie pogadamy, bo ona dopiero we wrześniu, ale wcześniej, 27 lipca, wydarzy się taki przedskoczek, preludium tego, co wydarzy się potem, bo wasza trasa nazywa się Koniec Świata. Tak. Czyli zajmiecie się pozytywnymi aspektami życia, jak choroby, globalne ocieplenie, śmierć. Wymieranie gatunków. To są bardzo radosne tematy. Ja wiem, że to nie brzmi radośnie, ale bierzemy takie... No bo wiesz, ogłosili, że ma być w 2050 koniec świata. To słyszałem. Czyli to ty ile będziesz miał lat? 67? Czy tak akurat, tak już nie Czyli potrzebuję tak więcej. Sam raz, że już emerytury, na którą ciężko zarabiamy, nie otrzymam. Nie, więc jakby ja mam luz, jeżeli ktoś wziął kredyt na 30 lat w tym roku, to idealnie, spłaci koniec świata, więc gratuluję wszystkim. Albo najlepiej za 10 lat właśnie wziąć kredyt, na 40 lat. No, dokładnie, że ty masz na luzie. System. Czyli jesteście wy? Tak. Kto rzucił temat współpracy z WWF? Bo ta panda się przewija. Oj, ta panda się przewija. Wiesz co? Sam nie wiem. Może oni sami się zgłosili. Ja podejrzewam, że oni sami. Że oni powiedzieli, wow, ci kolesie są takimi geniuszami, chcemy z nimi ten coś Ten Syrek zrobić. To jest. Tak, to jest gościu. Chwytaj za telefon, dzwonisz. I ten. No i jakoś tak się narodziło ten pomysł. Bo to jest, wiesz, jednak to jest ważny fajne, temat. W sumie, że wy, śmieszkowie, zajęliście się czymś, co jest ważne dla nas wszystkich. No bo ile można opowiadać żarty o... I teraz pytanie, czy mogę powiedzieć słowo penis w telewizji? Proszę. Tak, to ile można żartów o penisach opowiadać? Weźmy za ważne się tematy. Mamy temat, ruszacie w trasę. Tak. Powiedzieliśmy o tej imprezie 27 lipca, tam w okrojonym składzie. Kto tam wystąpi? Ty? Będzie Maciek Adamczyk, będzie Sebastian Rejent, Czarek Jurkiewicz, Karol Kopiec, więc to Ale tu mówimy o tej okrojonej wersji. No tak, to jest okrojona wersja. Czyli drugie tyle wystąpi na tej trasie, jesiennej. Powiedz mi, bo to jest tak, że w szkole słuchało się metalu, nie lubiło tych, co lubią black metalu, a ci, co słuchali punk rocka, to już w ogóle. Ja słuchałem grunge'u. To jest... Dlatego jesteś tu, gdzie jesteś. Aha, ale chciałem się zapytać, mój drogi, bo jest na przykład pan Fidorczuk, jest pan Kępa i oni reprezentują zupełnie inny styl niż wspomniany kolega Rejent. Tak, oni reprezentują bardziej taki alternatywny, frywolny umysł, lata abstrakcyjnie. Dawid Podsiadło bardzo to lubił, co wiesz, Fiodora i Kępę. A Rejent jest takim death metalo, hardcore, darcie mordy. Nergal stand-upu, dokładnie. Okay. Ale której formie jest ci bliżej? Tej abstrakcyjnej czy hardkorowej kolegi Rejenta, który jak chciałbym wiadomo już raz się pojawił na scenie? Chciałbym powiedzieć, że blisko mi jest środka, ale pewnie niektórzy mnie postawią bliżej Rejenta, ale no raczej tak, chyba niestety bliżej mi Rejenta. Rejenta. Bo ja, przepraszam, zadaję takie laickie pytania, bo jednak trasa, słowo trasa wiąże się z jakimiś muzycznymi ekscesami, że jedziecie, trasę, macie autobus, na szczęście nie macie instrumentów i nikt nie nosi perkusji, ale jedziecie i czy ustalacie, bo teraz jest temat przewodni jakiś tam, koniec świata, czy wy na sobie testujecie jakieś żarty, czy wy macie prawo powiedzieć, jeżeli ty powiesz to i to i to, to ja nie wystąpię na tej sali, bo to jest koniec świata, nie podoba mi się to. Nie, aż takimi primadonami nie jesteśmy, więc ale staramy się jakby podpowiadać sobie lepsze motywy, fajniejsze teksty, jakoś tam uzupełniać, żeby wiesz, dołożyć kilka rzeczy i nagle to się robi dużo lepsze, więc pomagamy sobie wzajemnie, ale jeżeli ktoś coś urazi kogoś, to staramy się nie. A czy to nie jest tak, że bardziej to czy kogoś urazi, tylko estetyka jest ważna, że nie dopuścicie, żeby ktoś założył na przykład perukę na swój stand-up? No walczymy z tym, tak. Ale są pokusy, rozumiem. Była jedna i żeśmy zwalczyli ją. Czego stand-uperowi nie wypada robić? Kraść żartów. Okej, to wiadomo. To jest wszystko. Ja
kilka razy widziałem stand-up zagraniczny, tak. I widziałem polski i tam takie bardzo, bardzo motywiki się pojawiały. To się zdarza. Że, tak, no oczywiście, że no, ludzie kopiują. Czasami usłyszysz coś, wydaje ci się, że to jest twój pomysł, a tak naprawdę usłyszałeś to 5 dni wcześniej gdzieś w telewizji, w tle, więc wiesz. Czyli jesteś też w stanie wybaczyć taką sytuację. Jesteśmy w stanie wybaczyć. No wiadomo, każdemu się zdarzy błąd. Czyli nie? Kopiowanie nie. Nie, absolutnie. Przekroczenie granicy w stronę kabaretu też raczej to też, nie, absolutnie. Czyli przebieranek peruki, nie. Tak, absolutnie. Nie. W duecie to też już nie jest stary. No nie, jakby teraz z tym ja się czuję niekomfortowo, więc jakby ten... Znaczy ja mam wyjść. Czy chce pan już Andrzej wyszedł, jakby już Andrzej wyszedł, więc ten... Spec od Loch Ness. Dobra, czyli tematy to... A co jest, oprócz tego, że wy zajęliście się ekologią, co jest takim leitmotivem najczęściej z stand-upu? Życie bohatera? Życie tego, no, który tak wychodzi? Wiesz, ty jesteś sam swoim bohaterem, więc mi się wydaje autobiograficzne jakieś motywy. Takie chłaskowe. No ale też znowu jest tak, że słyszałem, że z życia seksualnego to passe, no bo tak, każdy ma o tym stand-up. Czyli tak, o seksie, o narkotykach, Czyli najlepiej o czym zacząć? O czym najlepiej zacząć? O sobie. Czyli sobie wychodzisz i mówisz, jestem Piotrek, urodziłem się w Warszawie, możecie to... Ale byśmy pogrzebali, znaleźlibyśmy coś takiego unikatowego, no właśnie, w tobie. Bo znaleziono coś unikalnego, ty znalazłeś, a w zasadzie natura matka znalazła coś unikalnego w sobie, bo ty przeżyłeś traumę związaną z chorobą i to też jest temat... No tak, tego, no, autobiograficzne doświadczenie, tak, że wiesz, że... bo dużo ludzi pytało, że tak okropne doświadczenie, czemu komedia, natomiast warto robić też z okropnych rzeczy. Ale czy to nie jest forma terapii, dla ciebie, jak i dla tych ludzi, którzy oglądają, którzy być może też są chorzy? Albo którzy mieli coś takiego w rodzinie, albo bliscy, wiesz, przeżyli. Dużo ludzi przychodziło do mnie właśnie, mi przybiło piątki, że to pomaga i pokazuje w tym świetle, a ci, co byli chorzy, też mieli jakby taką ulgę taką, że nie jesteśmy tymi biednymi zawsze, takimi, Jezu, jak smutno, Boże, leżysz w tym szpitalu, jak źle, tylko... też jest śmieszne. A spotkałeś się z taką prośbą właśnie z fundacji, z ludźmi, którzy opiekują się chorymi ludźmi. Antek, przeżyłeś to? Chodź do nas, do hospicjum, porozmawiasz z tymi ludźmi. Jeszcze nie. Ale byłbyś otwarty na takie sytuacje? Słuchaj, patrzę tutaj, mam jeszcze zapisane a propos tego Andrzeja występu. Andrzeja zaprosimy. Andrzej zaraz przyjdzie. Przypomnijmy i może opowiedzmy o bohaterach akcji. Michał Kępa, wiadomo. Tak, no, Michał Kępa. Absurd chodzący. Absurd ten. Wojtek Fiodorczuk tak samo. Tak. Ten będzie Sebastian Rejent, którego nie ma dzisiaj z nami. Byście go zobaczyli. Napisał, że będzie 43. Jeszcze chyba nie dotarł. Jełop to jest jedno z takich delikatniejszych określeń, które możemy jestem w Onet rano, chyba nie mogę. No to prawda, dlatego używajmy delikatnie. Jełop. Ten podczłowiek jedzie już do nas. Podczłowiek, podoba mi się. Cezary Jurkiewicz będzie. Jurkiewicz, tak. Piotrek Szumowski, tego nazwiska szczerze ci powiem nie znam. Nie znasz Piotrka Szumowskiego? Nie znam. Jest genialny. Jest mega, jest takim trochę głupkiem, ale to mówię to z kompletną miłością i idealnie gra swoją głupotą na swoją korzyść. To jest niesamowite. Jak jesteście głupi i nie wiecie jak grać głupotą na swoją korzyść, Piotrka Szumowskiego obczajcie. Co bawi Polaków? Czy te tendencje się zmieniają? Czy macie tak jak kreatorzy mody, w tym sezonie śmiejemy się z tego i z tego? O kurde, wiesz co, pierwszy raz ktoś takie pytanie zadał. O, to dobrze, to ja się cieszę. To jest niesamowite pytanie. Wiesz co, nie spojrzałem czegoś. Ja mam wrażenie, że humor będzie ewoluował i ewoluuje, ale nie na tak krótkim okresie jak te 10 lat, to nie mogę powiedzieć ci, że zauważyłem jakąś taką tendencję. Wiadomo, że zawsze na razie bawią, tak jak powiedziałeś, seks, takie tabu pierwsze, kościół. Bo jednak my jesteśmy przyzwyczajeni do zupełnie innej estetyki. Tak, oglądaliśmy kabareton w Opolu i nikt nie powiedział brzydkiego słowa ze sceny, prawda? I nagle, tak, dokładnie. I nagle wy wychodzicie i mówicie słowa na pizi, ciu, ci, du i fiu. No nie chciałbym do tego spłycać naszej sztuki, ale niech będzie. Ale czy to będzie. Też jest tak, że te słowa pomagają w rozluźnieniu? Że jak oni usłyszą brzydkie słowo na scenie, to jest takie... W odpowiedniej wartości tak. Tak, że ludzie mają takie, okej, tutaj mamy tak jak rozmawiasz z kumplami, że to nie jest takie ograniczone, że Boże, będziemy pod krawatem wszyscy, tylko rozmawiamy po prostu jak ludzie ze sobą i mi się wydaje, że to jest ten element takiej ludzkiej konwersacji wprowadzony, przegięty też już momentami, ale takiego, że można rozmawiać jak człowiek z człowiekiem, jak gadasz z kumplami. A powiedz mi, bo jest jeszcze taka historia, że był, moim zdaniem są to prekursorzy stand-up. Marcin Daniec, tylko to jest bardziej kabaretowa historia. Ja się z tym zgodzę. To i Jerzy Krysiak, który skupił się bardzo na polityce. W waszych tekstach, w waszych show polityka okazuje się nie obchodzi zarówno was, jak i chyba publiczności. No, raczej ludzie czasami nas pytali, bo jednak takie było skojarzenie, że kabaret to tam opowiadał, więc my też powinniśmy, ale my strasznie unikamy tego, że to uważam, że to jest w ogóle... Znaczy,
zaczyna mnie to coraz bardziej obchodzić, bo patrzę, co się dzieje, to jest straszliwe, ale unikam tego tematu. No tak, ale czy wy nie macie, bo macie, okazuje się, wielką moc. Przychodzicie, pamiętam, jak chodziłem na wasze występy do małych salek i teraz patrzę na zdjęcie kolegi Rutkowskiego i on robi sobie w spotku zdjęcie na tle kilku tysięcy ludzi ze sceny. Tak. Więc wy macie głos. Mamy głos, ale chyba nie chcemy go wykorzystywać do elementów politycznych. Wiesz, jakby ja przynajmniej, ja mogę mówić za siebie, nie mogę mówić za resztę. Na pewno się znajdą tacy komicy, którzy będą chcieli. Myślałem, że Rejent idzie. Ale ja bym nie chciał tego. Uważam, że to jest brudny temat. To strasznie dzieli ludzi i w ogóle... To przypomnijmy państwu, 27.07. Preludium, to jest, się odbywa w Warszawie. Na waszej stronie wszystkie szczegóły. Wszystko będzie. 15 ruszamy. Poza tym też 9. trasa Stand Up Polska na naszym Facebooku. Wszystko możecie przeczytać, cały spis wydarzeń. Antoni Syrek-Dąbrowski i Sebastian Rejent. I Sebastian Rejent, który gdzieś tutaj... Ale bardzo dobrze, niech on przyjedzie i powiemy, zaraz będziemy z panem rozmawiać. To się wpakuje do wywiadu z Andrzejem i wyjdzie.